dniu 5 lipca odbył się drugi zlot motocyklowy imienia kapitana Henryka Nowosielskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim. Następnie uczestnicy przejechali w paradzie motocyklowej na główne miejsce imprezy, teren Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach. Bardzo serdecznie witam, moi drodzy, pana Zbyszka, syna pana Henryka, również w stopniu kapitana. Henryk Nowosielski, uczestnik kampanii wrześniowej. 4. Batalion Pancerny w Brześciu, w którym służył przez prawie 3 lata, bo został jako nadterminowy z powodu tego, że zbliżała się wojna, wystawił do wojny 91. Dywizjon Pancerny i dwie kompanie. Tata walczył w tym 91. Dywizjonie. Ten dywizjon przejeżdżał tutaj tą drogą, którą tutaj dojechaliśmy. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi chętni mogli wziąć udział w rajdzie motocyklowym. Była też okazja podziwiać pojazdy zabytkowe i militarne. Podczas zlotu odbyła się zbiórka krwi pod hasłem Motoserce. Mogliśmy także wziąć udział w inscenizacji obrony barykady z wykorzystaniem czołgu miny Goliat w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych Niepodległość i Gregor. Oni często nie zdążyli się umyć, nie zdążyli się wyspać, najeść. Musieli być gotowi do podejmowania swoich obowiązków. Byli świetnie zorganizowani. Jakaś zabłąkana kula czy pocisk mogła zakończyć to życie niezwykle skutecznie i szybko, więc ludzie nie tracili czasu. Oto nadjeżdżają Niemcy, to jest niemiecki zwiat. Proszę bardzo zobaczyć oryginalny niemiecki motocykl, tak? No i zaczyna się wymiana ognia. Ktoś z barykady podbiega, żeby sprawdzić, czy Niemiec przeżył. Trudno, prawda? To trzeba było mu zabrać broń, ponieważ każda sztuka broni była na wagę złota. Towar deficytowy, ale najwyraźniej okazuje się, że człowiek żyje. Że typową akcją było zabrać rannego po to, żeby opatrzyć mu rany. Tak? Okazuje się, że Niemcy mają na wyposażeniu czołg miny Goliata. Oto nadjeżdża. Nosił około 70 kg materiałów wybuchowych. Tam powstaniec usiłuje przeciąć kabel zasilający. Proszę Państwa, wybuch takiego Goliata był w stanie całą kamienicę zniszczyć, a co dopiero barykadę. Jak się panom podoba impreza? Rozkręca się i myślę, że będzie dobrze. Jest już dobrze. Ciekawie się zapowiada. Wiele atrakcji, sporo motocyklistów, my też. No nie, z niedaleka, 100 km stąd. Policzna, Kozienice.
Pozdrawiamy Łuków, pozdrawiamy. Jak Państwo oceniają dzisiejszą imprezę? Bardzo dobrze, bardzo nam się podoba. Jest ładnie, ładna pogoda i robi naprawdę wielkie, bardzo wielkie wrażenie. To jeździmy po tych rajdach wszędzie ostatnio. W Dęblinie było, to tak nie było jak tutaj. No naprawdę, na taką małą miejscowość. Tylko jedno krótkie pytanko. Jak ale pan... proste. Najprostsze. Okay. Jak pan ocenia dzisiejszą imprezę? Jest świetnie. Rekonstrukcję oglądaliśmy, bardzo fajnie zrobione, przygotowane wszystko świetnie. Parada była, bardzo fajnie organizowane. Zapisał się już pan może do punktu krwiodawstwa? Nie, ale moja dziewczyna była już i oddała krew. Chcę wrócić, że grupa rekonstruktorska no zajebiście się zrealizowała. Można było na to popatrzeć i przeżyć i wrażenie odnieść. No pozytywne, bardzo pozytywne. W ogóle myślę, że takie imprezy są bardzo potrzebne, bo zmienia to świadomość o tych ludziach na motorach. Jednak to są dwa kółka, jest to jakieś niebezpieczeństwo, ale jest to też odpowiedzialność za ludzi w koło. Myślę, że naprawdę, robiąc takie imprezy, powodujemy, że ludzie patrzą na nich całkowicie z innej strony. Szczególnie, że stoi tutaj właśnie bus, oddajemy krew, pomagamy ludziom.